Żeby przygotować się do wyprawy motocyklowej, potrzebne będą motocykl turystyczny. No ale jak się takiego nie ma, to może być obojętnie jaki. Nawet może być R1. Dobrze by było, jakby był motocykl po serwisie. No akurat tak się składa, że ten mój jest. No i wedle uznania można motocykl umyć. Woda, mydło, ewentualnie lekka powłoka ceramiczna czy coś tam. Ważna rzecz, taka osłona, która spełnia dwie funkcje. Ładnie wygląda i chroni chłodnicę przed kamieniami. No a wiemy, czym to grozi, jak się takiej osłony nie ma. I dobrze wiemy, czym grozi, jak się jeździ na łysych oponach po kamieniach. Dlatego nowe opony mile widziane. Że kable mam tu dwa podłączone do akumulatora. Tutaj w schowku z tyłu jest jedno wejście do ładowania, gdzie będę mógł sobie ładować GoPro, jakiegoś drona itd. itp. A drugi kabel idzie tutaj, tędy do przodu. No i ładować sobie mogę telefon. Uchwyt ten quadlock bardzo fajny, bardzo fajna sprawa, bo to jest jednocześnie etui na telefon. Także można sobie jechać i oglądać seriale na Netflixie. I tutaj jest jeszcze taka rzecz. Taki uchwyt, który trzeba sobie osobno kupić. I już zaraz pokażę, o co chodzi z tym uchwytem. Bo rzecz najważniejsza to, że zaraz tutaj przyjdą torby. Teraz taka sztuczka, magiczna uwaga. Ta-da! Takie oto torby z Oxfordu. Tam, gdzie studiowałem. Ta z tyłu się nazywa T30R. A ta z przodu na baku Q30R. I ta torba tutaj ma taki przycisk. Jak to się naciska, to ona sobie odchodzi. Gdyby zaszła taka potrzeba, a zachodzi taka potrzeba, żeby tu upchać do tych toreb jak najwięcej, to ja się dookoła tutaj rozpina. Tak. I tu w środku się stawia takie ścianki. O. Na rzepy jedna. Druga, tutaj jest trzecia. No i mamy więcej miejsca i tak samo jest z przodu. Pójdzie śpiwór, pójdzie mata. Tu jeszcze będzie miejsce na coś. Z tą torbą tutaj na baku, no to po pierwsze nie widać ani telefonu, ale telefon ja sobie mogę odpiąć i tutaj są takie drzwiczki, o, na tej torbie, gdzie można poprowadzić kabel, a telefon będzie tutaj chyba, tak mi się wydaje. O. Także tutaj możemy sobie wrzucić telefon. No i teraz też tu myślę, że tutaj musi gdzieś przyjść namiot. Także ta tylna torba też już jest dobrze zabezpieczona, bo tu mi nic nie rysuje. Jest gitara, ewentualnie coś na trytytki jeszcze się złapie. Jest elegancko, jeszcze miejsca jedynie trochę mało, ale zaraz zobaczę, czy ja się tu zmieszczę w ogóle. No, jakoś da radę jechać, tylko właśnie zastanawia mnie to, że siedząc tutaj i z tą torbą nie widać za bardzo zegarów. W razie deszczu to
mogę założyć coś takiego też z Oxfordu, tam gdzie studiowałem. O. Tyk. No to tu nam już nic nie zmoknie, chociaż te torby powinny być teoretycznie wodoszczelne. One mają tutaj takie specjalnie zrobione zamki. O, jak widać. I co, tak z otwartą torbą jednak da radę, bo nie jechałeś, nie? No nie, ale wiesz co, tak jak siadłem z przodu, no da radę jakoś jechać, nie? W sumie to będzie taka... Ja wiem, nie będziemy przecież szybko jechać, ja tam... Kurwa, jak to wygląda, fajnie, że pod kolor wszystko. Załadowany, nie? Zajebiście, no. Też się nie mogę doczekać, kurde, powiem ci, jak to się mówi, lewa w górę.